w małej wsi Lanczang w 1989 roku utworzono ośrodek, w którym znajdują schronienie słonie, ranne, osierocone lub takie, które powodowały szkody w uprawach rolnych. Bardzo szybko ośrodek, niezależnie od swoich podstawowych celów, stał się atrakcją turystyczną. Jest to bowiem na Półwyspie Malajskim jedno z lepszych miejsc, gdzie można stanąć niemal oko w oko z dzikim słoniem azjatyckim. W tej zagrodzie trzymane są młode słonie. W okresie prawie 30-letniej działalności ośrodka do parków narodowych przeniesiono ponad 400 słoni z terenów zajętych pod uprawy rolnicze, na których słonie powodowały znaczne szkody, poszukując pożywienia. Plantacje palmy oleistej mają wydajność prawie 4 razy wyższą niż uprawy innych roślin oleistych. Drzewa zaczynają owocować po 5-letnim okresie wegetacji i trwa to 15 do 20 lat. Dlatego olej palmowy stał się jednym z najtańszych i najszerzej wykorzystywanych surowców oleistych. Malezja należy do największych jego producentów. Niestety rozszerzanie areału plantacji pociąga za sobą wycinanie pierwotnych lasów deszczowych. To owocnie palmy przywiezione do tłoczni. Olej jest tłoczony zarówno z miąższu, jak i owoców.